przynajmniej miłośników curlingu, do tego, aby spróbowali na dwójce znaleźć interesującą ich transmisję. Natomiast my będziemy pokazywali skoki i to kilka godzin z rzędu, bowiem po kwalifikacjach, po krótkiej przerwie przystąpimy do transmitowania konkursu. Trzeci z zawodników grupy krajowej, jeśli chodzi o Finów, Santeri Ilitapio, przystąpił do swojej próby. Wydaje się, że jego skok był nieznacznie krótszy od tego zaprezentowanego przez Klingę. Widzieliśmy przed chwilą Mikę Kojonkowskiego, który oglądał występ tego młodziutkiego zawodnika. Ilitapio to junior, niespełna 17-letni. Rodziny będzie obchodził dopiero pod koniec lutego. Być może jest ta grupa zawodników, którzy podźwigną nieco fińskie skakanie.